tym roku na strzegomskie zawody zgłosiła się rekordowa liczba 225 koni. Rywalizować będzie ze sobą 140 zawodników z 20 krajów z całego świata. Na Strzegom Horse Trials wystartuje najlepszy aktualnie na świecie jeździec Michał Jung oraz legenda światowego WKKW Andrew Hoy. Szczególnie w tym roku niesamowita obsada, sami najlepsi na świecie, Michał Jung, mistrz świata, mistrz olimpijski, Sandra Aufart, wicemistrzyni olimpijska, Andrew Hoy, trzykrotny mistrz olimpijski, naprawdę będzie na kogo popatrzeć. Podczas 4 dni sportowych emocji jeźdźcy rywalizować będą w aż 6 konkursach międzynarodowych, w tym w konkursie Pucharu Narodów, najnowszej i najbardziej prestiżowej serii rozgrywek w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. W piątek od godziny 9 rozpoczyna się ujeżdżenie tego najważniejszego konkursu Pucharu Narodów. Od 11 zaczyna się cross tych mniejszych konkursów międzynarodowych, jednej gwiazdki i dwóch gwiazdek po południu. Natomiast w sobotę od 10 cross, najpierw konkursu dwugwiazdkowego, następnie od 12 trzy gwiazdki, najlepsi na świecie. No, cross również jest dosyć ciekawy, wymagający. Myślę, że będzie sporo się działo. Zawody już od 11 lat przyciągają fanów jeździectwa z całej Europy na Hipodrom w Morawie.